Cześć, siemano, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Broda, a to jest pierwsze Q&A na moim kanale. Pierwsze pytanie od Kamila. Kiedy zaczniesz regularnie streamować? Od momentu, kiedy przeszedłem z gier na vlogi, szczerze nie wiem, czy w ogóle wrócę do regularnego streamowania. Póki co chcę się skupić na vlogach, a co do streamów, może będą kiedyś, jak założę drugi kanał, żeby prowadzić na nim gry i streamy. Teraz aż dwa pytania od Patona. Pierwsze to, czy zrobisz live z Gotika? Obojętnie jaka część, bo jeśli tak, to z chęcią bym obejrzał. Powiem tak, kiedyś na pewno zrobię live'a z Gotika i będzie to live z Iśką. Z tego tytułu, że grała i lubi, ale kiedy to jest bliżej, czas nieokreślony. Drugie pytanie to jest, jakie masz hobby? W sumie moim jedynym hobby to jest cały świat nowinek komputerowych. Kolejne pytanie od Drikona. Czy na Twitchu się zarabia więcej ze streamów niż na YouTubie? Pozdrawiam. Również pozdrawiam i szczerze nie mam pojęcia, czy zarabia się więcej, ponieważ jeszcze nie zarabiam, ale jeżeli chcemy zaczynać, to na pewno lepiej jest zacząć na YouTubie, bo jest się o wiele łatwiej przebić. Kolejne pytanie od Marcela. Jaki masz telefon? Telefon, którego używam na co dzień, to Samsung Galaxy J3 z 2016 roku. Kolejne pytanie od Andrzeja. Jakie masz auto? Auto, które jest moje i którym poruszam się na co dzień do pracy, to jest Opel Astra 2 z 99 roku w silniku 1.6. A drugie auto, którym jeździmy na co dzień i takie, że tak powiem, pokazowe, to jest samochód, który mogliście widzieć gdzieś tu na filmiku, będzie screen. Jest to Golf Plus z 2005 roku i jest to auto Iśki oraz jej mamy. Kolejne pytanie od Hankusa. Kiedy mały Broda? Tak naprawdę to najpierw chcemy wziąć ślub i dopiero po ślubie będziemy starać się o dziecko, także można wnioskować, że skoro bierzemy ślub za rok, no to mały Broda będzie gdzieś za pi razy drzwi 2 lata. I ostatnie pytanie od Dave'a. Wolałbyś stracić wzrok czy słuch? Szczerze, wolałbym stracić słuch, bo mogę się nauczyć języka migowego albo pisać na kartce, tudzież na innej tablicy interaktywnej, a tego, że nie będę widział mojej żony, dzieci, wnucząt czy całego świata dookoła, no to niestety nic mi nie zrekompensuje. I to tyle z dzisiejszego Q&A. Jeżeli chcecie kolejne Q&A, oczywiście zadawajcie pytania pod tym filmem. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, lajka. Na dziś to wszystko. Na razie. Cześć. Czy na Twitterze się na Twitterze? Co żeś zrobiła? Trąciłem w mikrofon. Dobra.